malarstwo w pewnym momencie uwolniło moją kreatywność i po prostu chciałem zbudować coś z niczego. A że niczego jest, powiedzmy, w koło bardzo dużo, no to wszystko jest praktycznie do wykorzystania. Nazywam się Paweł Skalski. Mam jeszcze całe szczęście 39 lat. To długo nie potrwa wprawdzie. Pochodzę z Kobylina, tutaj się urodziłem. No i do tej pory tutaj mieszkam. Bardzo często pomysły mi się przyśnią. I po prostu buduję swój sen. Niekiedy też się zdarzyło, że widziałem jakieś fajne zdjęcie w internecie i postanowiłem je chwycić i wyjąć przed siebie. Także budowałem na tej zasadzie, nie? Zawsze natrafiam na trudności w każdym jednym modelu. I najfajniejsze jest to, że w trakcie szukania rozwiązania problemu pojawiają się kolejne. Szukam właśnie techniki modelarskiej, bo nie wiem, która będzie moją ulubioną. Do tej pory szukam, bo idę w kierunku pewnego modelu jedną techniką, a w drugim modelu absolutnie się nie sprawdza poprzednia technika. Także tu trzeba szukać na bieżąco. Wyobraźmy sobie, że budujemy wodę. Żeby wykonać falę wzburzonego morza, malujemy podkład pigmentem granatowym. Później to pokrywamy silikonem i żeby stworzyć falę, po prostu uderzamy palcami i wyciągamy silikon do góry i to nam tworzy falę. Po wyschnięciu są jak należy. Praktycznie wszystko, co dzisiaj wywalamy do śmieci, to jest materiałem. Brzydko to brzmi, że to są śmieci, ale naprawdę można im dać drugie życie. Na przykład korek od butelki to jest element drogi, nie? Czy na przykład gałązki od winogrona, no to przecież z tego można zrobić drzewo. Do tej pory moją największą pracą, którą wykonałem, jest makieta wiatraka, który się Mikołaj zowie. On jest położony na terenie naszej gminy. No i trwało to wszystko 696 godzin. Dlaczego uczę modelarstwa? Trudno to nazwać nauką, bo ja bardziej chcę, żeby każdy z uczestników rozwinął swoje skrzydła. Nie na zasadzie, że proszę pana, co tutaj muszę zrobić, czy coś tam, tylko po prostu każdy przychodzi ze swoim własnym pomysłem, a ja pomagam tylko stworzyć jego marzenie.